pułkownik Jan Morek przedstawi nam program. Jak można nazwać pana program? Proszę mówić. Program od... Co jest... Można to... Tutaj czy Polska może się odrodzić. Tak jest... Tak jest... Taka część, taka też początkowa, prawda, że... Bo mamy, zastanawiamy się w ogóle wszyscy, czy możemy odzyskać swoją wartość, swoją niepodległość, można powiedzieć. Bo ja uważam, że Polska utraciła swoją wiarę, swoją moc, swoją siłę, ponieważ utraciliśmy wszystko to, co państwo czym państwo powinno żyć, prawda? A utraciliśmy przez co? Przez nieświadomość, bo ludzie nie byli świadomi tego, co się działo przed okrągłym stołem, przy, no można powiedzieć, tym budowie tych polskich robotników tak zwanych, prawda? Że jak stworzono tą organizację, nazwano ją potem jako Solidarność, to słowo Solidarność dotyczyła wszystkich elementów, którym społeczeństwo żyje, prawda? A więc jak się łączy, prawda? Jaka jest wartość tego połączenia społecznego. I to bardzo mnie zastanawiało nad tym, że no trzeba coś zrobić, prawda? Trzeba coś czynić. I opracowałem taki początkowy program dotyczący naprawy państwa. Jak się to wszystko zaczęło psuć, prawda? No to stworzyłem taką organizację pod nazwą Ruch Odnowy Rzeczypospolitej. Ta organizacja nie wyszła, bo nie było chętnych. Te osoby, które kontaktowały się ze mną i które były, ja chodziłem na tych spotkaniach wszystkich, jakie tam się odbywały, prawda, bo mnie zapraszano i chodziłem i rozmawiałem dużo odnośnie koncepcji, odnośnie myśli, co należałoby zrobić, żeby przeszkodzić upadkowi, prawda. No, ale to też ludzie, którzy przychodzili, to każdy tylko działał, żeby po prostu pomóc dostać się do władzy. Że jak się dostanie do władzy, no to po prostu będą czynić te elementy, będą walczyć o to, żeby naprawić to zło. No, ale okazało się, że ludzie tylko chcą zabezpieczyć swoje własne interesy, a o państwo, o społeczeństwo nikt specjalnie tak nie dbał. No to musiałem odstąpić. Zacząłem kombinować inną formę, inną treść. No i siedziałem nad tym, myślałem, jak to zrobić powoli, tak zacząłem pracować i wyszło mi to, że zrobiłem nowy program. Program o innej wartości, o innym podłożu. No i teraz ten program chciałbym, żeby zebrać jakiś zespół ludzi do tego i żeby można to w jakiś sposób uzewnętrznić, w jakiś sposób po prostu rozwinąć. Mam nadzieję, że te osoby, które już się zapoznały, prawda, z tą treścią, że uznały, iż ta treść jest adekwatna do tej sytuacji, jaka się wytworzyła. Że być może, że po prostu to znajdzie swoje miejsce. W tym celu wszedłem do takiej organizacji, która się nazywa Bractwo Świętego Stanisława.
do tego bractwa wciągnąłem kilka osób, którym się to podobało, bo to jest taka organizacja na podłożu takim, można powiedzieć, takim podłożu patriotycznym. No, można to nazwać, że to podłoże to jest takie troszeczkę związane z Kościołem, a troszeczkę jest to tak uroczyście przeprowadzane, w sposób taki bardzo uroczysty. I to bractwo ma program zatwierdzony przez sądownie i mają takie uprawnienia, które nadają tytuły szlacheckie, które po prostu odtwarzają te tytuły, ktoś ma. Dalej mają możliwość mianowania stopni oficerskich. No to uważam, że to jest taka forma zachęcająca do działalności. I ci ludzie, którzy tam wchodzą w tą organizację, to no, są wprowadzani przez kogoś. To się poznaje się przez drugą osobę, prawda? I to trzeba dwie albo do czterech osób poznawczych, które wprowadzają nowych członków. I wydaje mi się, że ta organizacja ma możliwości rozwojowe. No, jak to dalej będzie, jak to się rozwinie, to okaże czas, prawda? Ludzie wchodzący w tą organizację są na dobrym poziomie, a z drugiej strony są to o podłożu takim patriotycznym, czego w dzisiejszych warunkach no, musimy bardzo uważać, bardzo przestrzegać, że do tej organizacji nie może się dostać osoba taka, która nie jest pochodzenia czysto polskiego. Dlatego wprowadza się te osoby, żeby już wcześniej znać ich działalność albo i w ogóle myśli, jak się o Polsce, po prostu jak, co mają o Polsce, jakie mają zdanie. Tak. Bo w innych organizacjach to z ulicy można wejść do innych organizacji, ale tutaj to jest jakby taka poprawność obywatelska i patriotyczna. Tak. To, uważamy, że no, dowódcą, kierownikiem to jest człowiek, który ma takie pochodzenie tatarskie. I ze względu na to jest to taki lepszy po prostu angaż niektórych osób, które się zaczynają interesować bardziej tymi sprawami. I uważam, że ta organizacja, jeżeli skupi szersze grono, to być może, że znajdzie swoje miejsce i że to przyczyni się do stworzenia tej organizacji. Ale koncepcja moja dotycząca tego programu, bo nikt nie chciał się angażować tak, nie mając jakiegoś celu, prawda? Więc zaczęli mnie po prostu, no, że teraz powiem, nagrać, no niekoniecznie, ale zaczęli mnie tak, można powiedzieć, molestować w tym kierunku, żebym ja mógł coś zrobić. Bo jak ja napisałem ten pierwszy program, to tak, mieli takie
no, różne poglądy na ten temat, ale też każdy twierdził, że trudno będzie się przebić z taką treścią, żeby coś trzeba inaczej zrobić. No więc zacząłem myśleć o tym, żeby coś inaczej, to stworzyć nową ideę, nową wartość. No i szukałem materiałów do tego, że gdzieś coś się musiało kiedyś ukazywać, prawda? I sięgnąłem do okresu międzywojennego, większego. Zacząłem myśleć inaczej i stworzyłem, mam tutaj też treść inną, nieco, a więc taką historyczną. I sięgnąłem do okresu rozbiorów, części rozbiorów, potem po rozbiorach do okresu międzywojennego, więc po odzyskaniu niepodległości i błędy, jakie zostały poczynione w okresie międzywojennym, a więc po odzyskaniu niepodległości, jakie były przyczyny odzyskania niepodległości, co się działo w tym. I sięgnąłem do materiałów dotyczących I wojny światowej. Ta pierwsza wojna światowa dała mi taki element myślenia innego, prawda? Że tam ludzie wychodzili z jakąś koncepcją, z tą ideą, prawda? I to mi się bardziej spodobało. To miałem taką większą... A szczególnie jak sięgnąłem do materiałów błędów Piłsudskiego, więc przywódcy, to otworzyły mi się oczy na inną wersję, prawda? I nad tą treścią zacząłem się głębiej zastanawiać. I sięgnąłem później rozpoczęcie II wojny światowej. Jak została Polska oszukana w tym okresie czasu? Jak po prostu ludzie zostali oszukani, jeżeli chodzi o szukanie czy poszukiwanie jakiejś idei, jakiejś pomocy międzynarodowej, innego znaczenia. No i to te materiały przyczyniły się do tego, że zacząłem kombinować, żeby stworzyć ten program nowy, inny, prawda. Jak to się rozwinie, to dowódcą tego bractwa jest, czyli szefem jest generał Murat, on ma takie tatarskie swoje nazwisko i on nie chciał początkowo za swojej działalności tego bractwa, kiedy rozwijał, nie chciał po prostu myśleć o polityce. Jakby się bał, jakby po prostu miał taką niepewność. No i nie chciał. Ja zacząłem z nim częściej rozmawiać. Miałem taką jakąś siłę inną, prawda? I ta rozmowa ze mną przyczynia się do tego, że jemu się zaczęło to podobać, prawda? I zaczął mnie wciągać do siebie, więc kilka tych rozmów takich jeździłem do niego i zacząłem mu tłumaczyć, że to może chwycić inaczej, żeby on pomógł w tym, prawda? A ponieważ były te spotkania takie uroczyste ze sztandarami, z uczestnikami ambasad, prawda, innych, no to zaczęło to tak nabierać takiej wartości innej. No, przy okazji, jak miałem jeszcze takie spotkania z tego pierwszego programu, a więc tej Ruchu Odnowy Rzeczypospolitej pod takim tytułem, to został się tam do tego zespołu Aleksander Nowak z Wrocławia. No, on tam uczestniczył w kilku innych organizacjach podobnych, ale jemu się tam już nic nie podobało, bo to nie miało sensu, nie miało takiej treści.
i jak był u mnie na zebraniu, to inaczej po prostu pomyślał, że to by było dobre, żebym ja to rozwinął. No i przy jego takiej pomocy, małej co prawda, ale takiej chęci nabrałem, żeby to rozwijał. On trochę tak wystąpił do tego bardziej poważnie, prawda. No i dzięki temu po prostu stworzyłem to, co jest. I teraz chodzi o to, żeby, bo on też wstąpił do tego ugrupowania, do tej organizacji patriotycznej, można powiedzieć, a trochę religijnej. I myślę, że to nabierze większego znaczenia. I stąd uczestniczymy gdzie się da, żeby po prostu można było rozwinąć ugrupowania. Ponieważ Bractwo Świętego Stanisława ma ugrupowanie już szersze, to znaczy w Polsce. Już te organizacje rozwijają się na poszczególnych województwach. Mamy nadzieję taką, i taki jest mój cel, to jest taki, żeby te ugrupowania, te organizacyjne poszczególne rozwijać na poszczególnych województwach. I żeby na województwie stworzyć taką organizację dalszą, jako ugrupowanie szersze i o bardziej wyniosłym autorytecie, żeby ten autorytet ideowy był wzmacniany, żeby to przyczyniło się do szybszego rozwoju, większego. I tak podjąłem decyzję taką, żeby stworzyć organizację ilościową. I nie tylko jakościową, ale ilościową. Żeby na każdym województwie przynajmniej była moc tej organizacji, czyli siła działalności w granicach od 200 do 300 osób. Takich, którzy będą w tym województwie mogli. Te osoby powinny być już dobierane w tej chwili do stanowisk. A więc każda z tych osób powinna przyczynić się do tego, że na podstawie tego programu wybierze dla siebie stanowisko, żeby to stanowisko było o podłożu hierarchicznym, żeby to była osoba taka, która będzie odpowiedzialna, która będzie dalej się rozwijać i która będzie na kierowniczym stanowisku, bo program dotyczy likwidacji wszystkich dotychczasowych organizacyjnych elementów. To znaczy my uważamy, że trzeba, ponieważ te działania, ten program partyjny, jaki się odbywa, jest to program nieadekwatny do potrzeb społeczeństwa, do warunków odrodzeniowych, warunków, które społeczeństwo by podjęło, żeby przeciwstawić się ideom. Ja jestem człowiekiem wojskowym i mam wykształcenie wojskowe również, wyższe wykształcenie wojskowe i uważam, że jesteśmy zobowiązani jako żołnierze, jako oficerowie, prawda, jesteśmy zobowiązani do tego, żeby tą Polskę jakoś odzyskać, w jakiś sposób tak zorganizować, żeby nie było strat, ale żeby rozum się rozwijał, żeby rozumowo potrafić tak ująć, tak po prostu podejść, tak po prostu się zjednoczyć, żeby uzyskać moc. I to nas po prostu tak obliguje do tego, żeby
dalej to ciągnąć. Jak się to uda, to nie jesteśmy pewni, ale jest to możliwość taka, że innej drogi nie widzimy. Żadne z tych organizacji, które się utworzyły, nie odpowiadają tym celom, tym myślom, jakie po prostu między nami się rozwijają. I do tego przystąpiła Polonia zagraniczna. Ja miałem już takie spotkanie z przedstawicielami Polonii zagranicznej, głównie ISOPAU, będącym w Stanach Zjednoczonych. I oni, przyjechało dwóch przedstawicieli kierownictwa tego ISOPAU i zaczęli ze mną rozmawiać, no, tak szerzej troszeczkę. I rozmowa dotyczyła dwóch dni prawie. I oni przyjęli taką zasadę, żeby wesprzeć naszą działalność. I chcieli, żeby po prostu dopracować ten program szerzej, żeby wyjaśnić pewne rzeczy. No i pojechało, ja nie mogłem jechać tam na miejsce, ale pojechało dwóch ludzi z naszego grona i rozmawiali tam na miejscu w Stanach Zjednoczonych. Nagrali nawet film, nagrany został tam na miejscu i oni w dalszym ciągu, nawet z dnia dzisiejszego, utrzymujemy taki kontakt, ale ja nie jestem pewny tego kontaktu, dlatego że pewne elementy, które w czasie rozmowy wydobywałem, prawda, to nie odpowiadały pełnym treściom tego, o czym my mówimy. A z drugiej strony zauważyłem, że z tych rozmów wynikało, że tam są elementy w tym ugrupowaniu polskim zarządzone dosyć dobrze nawet. No i oni nawet... Jak wszędzie. Tak. I oni przyjechali tutaj z taką pewną, że to jest to, że oni mają tych ludzi czystych, prawda? Okazało się, że nie, że to nie jest. Oni sami nie wiedzą, kto tam się dostaje, prawda? Ale ci Żydzi, którzy tam kierują nawet, oni nawet nie mogli tego zrozumieć, że to Żydzi kierują tą organizacją, no, tą Polonią. To też jest typowe. Prawda? No więc jeżeli tak, to ja powiedziałem, w jaki sposób to trzeba oczyszczać, prawda, w jaki sposób. I wstrzymałem, ale pojechało dwóch innych ludzi, nawet trzech. Nawet mamy takiego generała, samozwańczego generała, on się sam uzwańczył, który zorganizował sobie taką grupę strzelców, jak Piłsudski to organizował, na podstawie Piłsudskiego forum organizacyjnych. No, to również jest pewnym elementem takim problematycznym, można powiedzieć. Ale nie ma rzeczy niemożliwych. Takie mam twierdzenie i takie pojęcie, tak rozumiem, że ponieważ nie ma rzeczy niemożliwych, to trzeba tam wchodzić, to trzeba tam drążyć. Być może, że ludzie po prostu poczują tą siłę, prawda? Była taka organizacja też, która był człowiek, też, no, on się liczył się z tym, że on jest i trochę uwojskowiony, że trochę w organizacji wojskowej pracował w Polsce i był w Stanach Zjednoczonych przez kilkanaście lat. Przyjechał tutaj do Polski, no i
założył taką organizację, którą chciał, żeby to rozwijać, prawda? No, ale kiedy ja się dostałem tam do tej organizacji, prawda, zacząłem tam po prostu wydobywać pewne sprawy organizacyjne i nawet treściowe. On zmieniał treść, zmieniał formy pobytu tam, znaczy organizacyjnej. I ta treść nie odpowiadała wartościom, tym wartościom, które powinien rozwijać. No i tam ludzie go uznali i już miał grupę nawet około 100 osób. To już była dosyć poważna dla mnie grupa. No i na tym zebraniu, na spotkaniu ostatnim, jakim byłem u niego, podważyłem na tym zebraniu jego treść, prawda, jego sposób organizacyjny i on mnie poprosił do siebie na rozmowę indywidualną. I pojechałem do niego i tam na tej rozmowie wyszła sprawa, że on ma dużo w tej organizacji Żydów. A on ich nie rozumiał tego, nie mógł tego zrozumieć, że jak to, tak, oni się wypowiadają po polsku tak, jak mówią czystą polszczyzną nawet i tak. Ja, żeby mu udowodnić, bo najpierw poprosiłem go, jak, co on sam reprezentuje. I on mówił, że no, on bierze udział tam w Polonii zagranicznej, że ma tam pewne wejścia i ma nawet dowody, że współpracuje. No i wyjął paszporty. Miał 3 paszporty. Paszport polski, amerykański i kanadyjski. Jak ja to sprawdziłem, to mu powiedziałem tak, słuchaj, dlaczego ty pracujesz? Czy ty jesteś CIA? Czy jesteś w jakiejś innej formie? No bo mi się to... Izraelski paszport pewnie w szufladzie też no, miał. Naprawdę, jak pan wymienia, to pomyślałem sobie, że na pewno trzeci. Będzie trzeci izraelski. Ale chyba miał po szufladzie. W niższej szufladzie. Tak, no więc poprosiłem go potem. Jest taki facet w Krakowie, który buduje tutaj w Łódzkim województwie, konkretnie to jest w za Koluszkami, taka gmina jest, skąd pochodził Mikołajczyk, pierwszy premier Polski. I ten Mikołajczyk, jak ubył do Stanów Zjednoczonych, no to tam zmarł i tam jego jakaś biografia, on wydobył to wszystko i wydobył jego rodzinę, jego ojciec został zamordowany po wojnie i też przez Żydów, prawda, co on buduje, wygrał pewne no, odszkodowanie tego ojca i tam jeszcze rodzinę, która została zamordowana i buduje pomnik tu pod Koluszkami. Buduje taki duży pomnik duży, z tych wszystkich pomordowanych ludzi. No i poprosił mnie również na spotkanie tam przed tym pomnikiem. Byłem tam 3 razy. Kiedy on otwierał pierwszą treść tego pomnika, potem drugą i potem trzecią. Takie spotkanie większe zrobił ludzi i byliśmy tam, ja zabrałem tych swoich wszystkich kolegów, prawda, i pojechaliśmy tam na ten pomnik i tam mieliśmy taką uroczyste spotkanie. Każdy z nas tam powiedział kilka słów, prawda, o tym pomniku, o tej treści. I również zabrałem tego pana, Bernardzik się nazywa, Adam, i zabrałem jego, żeby on pojechał tam ze mną też na ten pomnik, żeby się zorientował w tej systemie organizacyjnym. Tam na motocyklach przyjechało ponad 100 tych
znajomych, oni motocyklami zrobili taką po prostu... manifestację. Tak. Zjazd, taką uroczystość, że to jest ważne. Tak, tak. Right. To, może to Katyński. Ludzie przez to, że te motocykle przyjechały tam, zrobił się wielki rzut, to ludzie poprzychodzili na to spotkanie, które... Była to taka forma stres. No i wziąłem tego faceta, tego organizatora tych pomników, bo on tam nie jeden pomnik ma do czynienia. Jest to taka forma, no powiedziałbym patriotyczna bardziej, żeby odtworzyć pewne elementy. Ponieważ pieniądze, on kupił działkę, ale pieniądze został jak odszkodowanie za ojca, prawda? No to te pieniądze kupił ziemię i zaczął budować ten pomnik. Wszystkie te pieniądze, ale to są duże pieniądze, żeby coś takiego zrobić. Bo on wydobył wszystkie dokumenty, szukał, zrobił taką plejadę tych teczek, prawda, dokumentów, bo wydobywał ze sądu, z tych no, możliwych dojścia do tego. Nawet ma podpisy rządu, prawda, na premiera, prezydenta na tych dokumentach, że jako dużo współpracuje z kościołem, z księżmi, z biskupami, prawda. No, ja uważałem, że to jest rzecz taka, która powinna się na bazie tego bardziej rozwinąć. I również doprowadziłem do tego, żeby on zorganizował tam w Krakowie tą organizację tego bractwa, bo ono, to bractwo jest bardziej już no, oczyszczone, prawda? Jest to sprawdzona organizacja, jest to odpowiedzialność pewna, taka trwała. I na tej spotkaniu z Bednarczykiem, pod tym pomnikiem, wyszła sprawa, że ja poprosiłem Bednarczyka, żeby on odczytał listę osób, którą on ma i która z nim współpracuje, prawda? Te osoby, a tamten organizator tego pomnika, on zna prawie wszystkie te osoby, prawda? Bo on z nimi rozmawiał i mówi to Żyd, to Żyd, to Żyd. I okazało się, że na 40 nazwisk to było 29 Żydów. To ja chciałam panią przeprosić. Proszę? Za ranną rozmowę, gdzie tylko mówiłem, wy to tylko wszędzie widzicie Żydów. Ale to stwierdza pan podobnie, że trzeba rzeczywiście pilnować się, żeby któraś osoba nie weszła w takiej struktury i żeby nie rozbijała tej jedności. I dlatego ja na przykład, jeżeli ten program popularyzuję, czy rozmawiam na temat treści tego, zasad pewnych organizacyjnych, ja nie mówię o tych głównych, podstawowych sprawach, tych organizacyjnych, prawda? Dlaczego? Bo no, jestem bardzo przewrażliwiony pod tym kątem, że ponieważ doszedłem do tego trudną drogą, żeby po prostu wyciągnąć i mam profesorów, proszę państwa, że oni mnie zapraszają do siebie, do domów, oni ze mną rozmawiają, prawda? Dużo, ale też ja rozmawiam tak, bo oni chcą wydobyć ode mnie myśli, prawda? Są koniecznie profesorowie, czy oni się tak radzą, urodzeni w Polsce, wykształceni. Okazuje się, że ja w tej rozmowy wydobyłem. Namówiłem jednego z profesorów, żeby opisał treść
jak poprawić pewne rzeczy. On się uchwycił tego i napisał taką jak gdyby treść pewnych elementów dotyczących jak rozwijać dane działalne techniczne, prawda? On jest inżynierem, jest wykształcony, ma inżynierskie wykształcenie i on jest pewny, że Polska musi się tak rozwijać, tak wiesz. Okazuje się, że jak kazałem mu to, załatwiłem nawet kolegę, który jest współpracuje z Wolną Polską, z internetem i on uchwycił się tego, że opublikował ten artykuł. Jak opublikował ten artykuł, to dzisiaj rano ja o tym wiedziałem, że to jest żydowskie pochodzenie. No bo oni tam wszystko znają w tej różnego. No i jak pochodzenie żydowskie, to kazałem mu napisać to na piśmie. I napisał na piśmie i ja jemu pokazałem to pismo, że mówię, no Jurek, jesteś Żydem, no czemu ty ukrywasz to? Bo masz pochodzenie żydowskie, no a ty mówisz, że ty jesteś czystym Polakiem. To jak to? Jak to ja mam to rozumieć? No ale on tłumaczył, że to jest nieprawda, że to jest... No, ja nie dociekałem więcej, bo po to będę dociekał. Wiem, z kim mam do czynienia. A taki przyjacielski, a taki wierny, taki oddany, nie wie co, że nie poznasz się, że trudno jest bardzo wyciągnąć. Ale trzeba sięgnąć. Okazało się, że on kończył, był profesorem i tam dostał tytuł profesora w Akademii Żydowskiej w San Marino. No właśnie, no to... No. No San Marino to jest jedyna akademia, która jest prowadzona przez Żydów, prawda? I tam się nie dopuści nikogo, kto nie ma krwi żydowskiej. No, no i taki sposób, ale ja też nie mogę powiedzieć, oficjalnie wystąpić, zerwać wszystko, prawda? I oficjalnie powiedzieć, że tak. No i on jest członkiem tego bractwa też tam z tym. Jest członkiem. Tam generał go też nie chce wyrzucić całkowicie, dlatego że on zna wiele rzeczy tego generała organizacyjnych, prawda. Ja generał mi mówi, że no to jak zrobić z tym Jurkiem. A ja mówię, na razie trzymaj, nie dopuszczaj go do pewnych rzeczy, żeby on dalej już nic nie wiedział. To, co wie, to już przepadło, ale my, to, co on wie, już my nie możemy tego podejmować. Już my na ten temat nie rozmawiajmy, nie dopuszczajmy do rozmów. I namówiłem generała Murata, namówiłem do tego, żeby on stworzył grupę polityczną w tym bractwie, żebyśmy do tej grupy politycznej doprowadzili ludzi, tylko część tego bractwa, takich, którzy no, sami muszą coś zrobić. I członkiem tej grupy politycznej typowej również jest Aleksander. On nadał taką formę bardziej oficjalną, prawda, w swoim wystąpieniu. To ma taki wydźwięk nieco inny, nieco bardziej wartościowy. Bardziej taki pewniejszy. I wydaje mi się, że tą treść tego zespołu, który się wytworzył, było to w tym zespole
18 osób nas jest w tym stanie tej czysto politycznej, prawda? I oni mnie po prostu zobligowali do napisania tego programu. Żebym ja, ponieważ ja mam takie no, przekonania, takie pojęcia czysto polityczne i organizacyjne elementy, że my musimy przygotować zespół ludzi, to znaczy musimy zrobić to tak, żeby przygotować organizację kadrową, to znaczy, żeby te kadry szkolić przez ten okres 4 lat, prawda, do wyborów, żeby te kadry wyszkolić potajemnie. Nikt o tym nie będzie wiedział. Ale to będą kadry liczące około 2000 ludzi, tak wyciągnąłem tak mniej więcej te stanowiska pańskie główne, wszystkie stanowiska podstawowe. Na kierowników tych stanowisk właśnie chcemy doprowadzić do tą organizację do tego stanu, żeby po prostu obsadzić od razu, bo w programie wyrzucamy z programu parlament jako parlament, jako zespół ludzi nieadekwatnych, nie rozumiejących potrzeb narodu, i ten parlament nie może mieć mowy, dlatego że on zabezpiecza tylko swoje idee. A tutaj ja wydobyłem w tym programie pewne zasady. Trzy takie podstawowe pytania mnie zainteresowały, które będą dotyczyły wartości danej osoby, które potwierdzą te wartości, prawda? I ta osoba, która będzie na takim stanowisku, musi odpowiadać właśnie tym trzem zasadom. Pierwsza zasada to jest no, bardzo taka ogólna jakby, ale taką, że ludzie nie zawsze rozumieją, nie wiedzą jak to ująć, jak to pokazać, prawda? Dotyczy charakteru. Pierwsza zasada to jest charakter. Człowiek jaki charakter musi mieć, żeby przyjąć to stanowisko, takie stanowisko, prawda? I druga zasada to jest rozum, rozumowanie. Że każda rzecz, która jest pod kątem treści danej sytuacji, prawda, żeby była rozumowa, dokładnie, żeby on mógł tą treść rozumową uzasadnić, żeby mógł potwierdzić. Może ja tak. Żołnierzem może być każdy, prawda? Ale tak. Oficerem nie. Nie. Bo to chodzi też o kulturę, o taką dystynkcję, o zachowanie, to ja rozumiem, że taka grupa powinna być. Powinna być, która daje, na przykład jak są jakieś spotkania gdzieś w delegacji, to takie osoby wartościowe, te osoby właśnie trzeba tam wysłać. Tak. I teraz to już jest normalnie, to jest jak na najbardziej jest zorganizowane wojsko. Tak. Tak? I oficerowie mają swój status. Oczywiście. Oni muszą się wyróżniać. Tak. Oni muszą pilnować porządku, tak. Kultury, żeby tam żołnierz nie gwałcił, żeby nie kradł, jeżeli już nawet to jego kolega jest. Tak. Ona go musi go ukarać. Tak. Więc chodzi o to, żeby... I trzecia sprawa, trzecia wartość danej osoby musi odpowiadać w zasadzie woli służenia narodowi. To znaczy, tam człowiek nie może być tak, że on zabezpiecza swoje interesy. Tam nie ma interesów. To jest człowiek poświęcony całkowicie narodowi. I on jest odpowiedzialny za to stanowisko, które zajmuje, prawda? To stanowisko, żeby się dostać na to stanowisko centralne, prawda? To musi ta organizacja potwierdzić to i każdy musi uznać,
że ta osoba odpowiada takim wartościom. I na podstawie takiej osoby dopiero można, kiedy ona jest całkowicie oddana, życie swoje poświęcić.